Witajcie, dziś w GT Online pojawiła się nowa znajdźka o nazwie Tagi. Co to jest? Już Wam mówię, polega to na robieniu graffiti. Codziennie tagi są w innym miejscu. Dziennie można zrobić 5 graffiti, ale by zacząć z tym przygodę, musicie znaleźć farbę w sprayu. Jest 30 lokalizacji, gdzie się to znajduje. Ja wziąłem to z tego miejsca, co widzicie. Jak zobaczycie z puszki z farbą, podchodzicie do nich i zbieracie jedną z nich klikając E. Teraz widzicie lokalizację 5 tagów na dzień dzisiejszy, czyli 25 lipca. Zapewne nie każdy, co ogląda ten film, ogląda go akurat 25 lipca. Dla tych osób powiem, że na stronie GTAWeb można sprawdzić lokalizację tagów i innych znajdziek w GTA Online, gdzie się znajdują danego dnia. Jest to spoko strona i uważam, że każdy gracz powinien ją znać. Jest na niej nawet codzienna lokalizacja bana z bronią. Teraz przejdziemy do nagród za tagi. Nagroda za to jest całkiem fajna, bo za zrobienie każdego graffiti otrzymacie 15 500 RP, ale przy zrobieniu 5 taga otrzymacie dodatkowo 25 000 premii, czyli łącznie za 5 tagów zgarniecie 100 000, no i za 5 tagów też macie super strój. Ten strój nazywa się Uliczny Artysta. Otrzymacie go do swojej garderoby. Aby go znaleźć, wchodzicie na stroje, następnie szukacie strojów specjalnych i tam lecicie na sam dół i tam będzie ten strój. Jest on naprawdę super, więc moim zdaniem warto z tego skorzystać. No i to byłoby wszystko, co miałem Wam do przekazania w tym materiale. Trzymajcie się, pa pa.